Donald Tusk i Paulina Henning-Kloska wprowadzili właśnie chyba największą w III RP podwyżkę energii elektrycznej sięgającą prawie 51%, bo chcę przypomnieć, że 30 czerwca taryfa wynosiła 413 zł za 1 MWh, dziś wynosi 500 zł, a więc o 21% więcej, a od 1 stycznia będzie to 623 zł, czyli porównując cenę energii elektrycznej z 1 stycznia do 30 czerwca jest to 51% podwyżki za energię elektryczną, czyli jeżeli emeryci, renciści, matki samotnie wychowujące dzieci, rodziny płaciły 200 zł za rachunki za energię elektryczną, to będą płacić mniej więcej o 50 kilka procent więcej, czyli około 300 zł. To oznacza likwidację wielu miejsc pracy, większe ubóstwo energetyczne. To oznacza gigantyczny kryzys w wielu polskich rodzinach, które będą musiały oszczędzać na bieżących wydatkach po to, żeby zapłacić za droższy przez Donalda Tuska i Paulinę Henning-Kloską prąd. Pamiętajmy również, że mamy gigantyczną podwyżkę za gaz ziemny, 21%, z tym, że oszustwo rządu Donalda Tuska polega na tym, że kolejną część tej podwyżki zapłacimy w roku 2026, z taryfy na rok 2026, a więc 1 MWh, która kosztuje dzisiaj 239 zł, jeszcze będzie powiększona w 2026 z taryfy i Polacy zapłacą jeszcze wyższe koszty. Co to, szanowni państwo, oznacza? Niestety sprawdza się ten czarny scenariusz, przed którym przestrzega Prawo i Sprawiedliwość i przestrzegało, że jesienią będziemy mieć kolejną informację o likwidacji miejsc pracy, zamykaniu zakładów, wzrostu bezrobocia, ponieważ przez ceny energii, które dobijają polskie rodziny, polskich rolników, polskich mikroprzedsiębiorców, po prostu będzie się zwijać również polska gospodarka. Dlatego, tak jak powiedział pan wicepremier Jacek Sasin, nie tylko apelujemy, ale żądamy od marszałka Szymona Hołowni odmrożenia obywatelskiego projektu ustawy i procedowania go na najbliższym posiedzeniu Sejmu.